No to wygląda nasz kolejny odcinek znowu na przysterk, jak to widać. Dobra. Muszę przyzwyczaić do głosu, jakim mówię, bo to jest wiadomo, ale to i tak jest ściszone zawsze w ustawieniach. Zrobiliśmy to w ostatnim odcinku, czyli wszystko porobiliśmy tak, żeby już przygotowywać zestawienie bardziej lub po prostu przygotować już, jak villager będą rozplanowani tutaj. Jeszcze ta nam strona zostaje, niestety wiem o tym, że ta strona jeszcze nam zostaje, czyli jeszcze kolejne 12 pistonów, czyli kolejny pól w żelazo, bo żelazo nie mamy już, tak zawierę powiedziawszy. A zombie, to tak samo nie mamy zombie, zombie mamy, jak wieczorem, jak powiedzmy w nocy podejdzie i będzie. No się tutaj pozamorowywuje tako, bo na razie jest planowane zrobienie. Trzeba po prostu tu i tu zrobić te pistony, więc i to szybko 5 to jest 1 węgiel zużyty nawet. Drewna mam, więc spokojnie 12, tam jest 5, czyli jak dobrze pamiętam 5 to jest 10, no i 2 to jest 7. Dziękuję, do widzenia. Robimy kolejne 12, robimy przy drugiej stronie 12, no więcej mamy, czyli jeszcze stąd bierzemy. Nie było 12, czyli nam zostaje 53. Nice, fajnie. A wchodzę przez 4, brawo ja. No i dobra, szukamy pistona i robimy. Drewna zabrakło. Robimy tak samo, pyk. Jeszcze raz, żeby było do tych 12. Jak to mówią? Tyk. Nie tak, tak. 12 tego, 12 tego. I robimy to samo z drugiej strony. Czyli tutaj zombie. No to ja robię całość, nie to. Tutaj najlepiej zawsze robić całość, a nie że ma jakieś tunele mieć zombie tutaj, że powiedziawszy wychodziło na to, że nie no, sorry, ale będziesz chodził tak, żeby dochodził do jednego. Nie, żeby miałby tak przejść po prostu. Mam nadzieję, że to co jest na screenshocie tam u mnie to tak działa, że dopiero jak obniżysz się, bo on tak tu z jednej kratki nie będzie bił. Tak ja nie wiem, czy już tu zombie, czy już nie uciekł. Mam to w sumie gdzieś, bo tak naprawdę tam mnie nie interesuje nawet. To może by mnie interesowało, jakby szukał żelaza, to wtedy tak. Tutaj zrobiłem tak, żeby nie było pomylenia. No i co drugie teraz, czyli... To tutaj idzie. To jest na 3 skupywane, ale na razie na 2 robię. Później na 3 zrobię. Wsadzę pistona i tak dalej. I to już tylko wygląda na to, że villagerzy, zombie i to tyle z tego. Bo to jest tylko... potrzebne bardziej pod to noc idzie, dlatego jest tak ciemno teraz. Dobra. Mamy wszystkie. Tutaj będzie drewno pewnie tak samo jak tutaj jest w tym miejscu. Ale po drewno trzeba będzie pójść, a mamy siekierkę kolejną? Nie mamy. I to jest zaczynamy... Problem taki, że jest zużywany kilo w to wszystko, a my z żelazem stoimy tak trochę nisko. Nie powiem, że nie, bo ile nam 12, no powiedzmy 13 nawet z tym. Bo 2 stąd, kilo mi już tak człowiek zaraz pęknie, no to ja wiem. Może nie to lub to na razie, żyjemy. Teraz świerka będzie, no 18, no to dużo to nie było. Ścinamy to, już wchodzi nam, ile mamy? 4, no okej. No tyle 2, czyli mamy 6 już. Z ilu? Chyba 30 iluś. No, coś w tym stylu było. No potrzebuję 4 farmy żelaza jeszcze. Po tym jak zrobimy już takie villagerów, to szybko trzeba farmę żelaza. Pewnie. Kurde. Chciałem się niby ziewać, ale jestem wyspany, więc nie wiem, co jest nie tak, ale no, nie zrozumiem tego, jak widać. Po prostu. No, my nagrywamy jak zwykle drugi odcinek. Czy dzisiaj w tym dniu, który jest 28 czerwca, nagram kolejny? Nie wiem. To już jest... Nie wiadomo, czy nagram trzeci, ale mam nadzieję, że nagram trzeci, to miałbym już 3 na kolejny tydzień, niby. Jak to wiem, o co mi chodzi. Więc no... Czy coś mam jeszcze do jakiegoś przekazu? Chyba nie, ogólnie. Więc po prostu musimy to wszystko zbudować, to tyle tak naprawdę i zacząć jakieś inne projekty. No na pewno będzie farma. Mam nadzieję, że na tym sezonie będzie farma, chociaż już też złota, coś więcej. Może jakiś magazyn fajny. Też jest na to pomysł. Zobaczymy. A po prostu odwoływanie sztukerów. Da się zrobić takie coś. Jest na to mechanizm. Nawet trzeba by kiedyś spróbować na powiedzmy tym, ale tutaj jak będziemy mieć farmę żelaza na 100, to żelazo zejdzie ogromnej ilości, powiem wam. Przy tym co będzie takie powiedzmy rozładowanie sztukerów, powiedzmy dzielenie bloków, no to powiem wam, tego trochę będzie. Nie powiem, że nie, to będzie tego trochę i jeżeli to kurna zadziała, no to ja będę zarąbiście uśmiechnięty. Czym co na to? O nie, tak. W taką stronę. I tutaj mamy 2 te. No i muszę teraz jeszcze wziąć redstone'a. Bo tam redstone'a nie starczyło. No ale to redstone'a to tam nie jest jakiś problem. I druga sprawa już nos. Taka nawet druga to jest więcej spraw. Jeszcze tu miałem i tu nie zauważyłem. Okej, no to mamy 11, ale to jest zdecydowanie mało. Gdzie na to co będziemy tu robić jeszcze, na pewno to jeszcze jakoś zmienimy, no to jest jednakże dużo, bo to schodzi nam 4 zużycia kilofa na takie skopanie, bo tutaj musimy skopać to, tutaj, nie wiem, drewno postawić i tam mamy wszystko jakby stąd gotowe, to już nam zostaje tylko jakby to ładnie zbudować obok podłoga, to wszystko i ściągać villagerów tutaj, czyli jeszcze tory będzie trzeba. O kurna, ej serio, to będzie jednak duże rozwiązanie, więc chyba kolejny odcinek idziemy szukać żelaza, coś tak czuję. No bo jednak to co robię jako ja tutaj, czyli te projekty ogólnie, to jednak trochę tu schodzi. Trzeba na to patrzeć. Mam nadzieję, że to wziąłem, to starczy mi. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, tak jak tutaj teraz, więc że będzie ideolo. No. I mamy ideolo, że działa sygnał na to, jak powinien. Więc mamy już tutaj zrobione. I widzicie, mamy 3 przerwy między jednym a drugim, jest spoko, ale widzę ile tutaj, no 24 villager w jednym miejscu, gdzie będą mi potrzebni nawet. Ja, że nie. Dziś mamy tutaj ilu już? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 7 będziemy mieli już. Czyli mamy, licząc, już trochę mamy. Powoli trzeba ich tam później już poprzenosić. No tak naprawdę już na tym odcinku musimy iść na po żelazo. Bo jakby tory, po 16 tory idą. Jeszcze tam nie skończyłem budowy. Powiem wam tak. Na pewno dzisiaj jeszcze trzeci odcinek nagram, bo jak tu widzę ile... jeżeli ja to tak strasznie widzę ile tego tutaj jest potrzeba, to jest dla mnie już zastanawiający się. Okej, jest to jednak dużo to nie do nastawienia się, tylko po prostu no widać, że to już będzie sporo takich rzeczy, gdzie no nie oszukując się, to jest jednak niemało. Ale patyki zostaw. No. Pochodnie niby mam. 12. To jest drewno jeszcze. Tak, 8 tego. I musimy iść już do tego. Bo musimy żelazo na tą stronę, że no to tory i minecarty. Tam. No te minecarty 3 mogę, ale wiadomo o co chodzi, że po prostu jeszcze ich do dobrych miejsc i tam jeszcze zabudować z tyłu. Będzie jednak tego dużo. A jeszcze muszę wejść sobie na luzie na tamten save. Poza odcinkiem, żeby sprawdzić jaką miało wysokość ta pierwsza faza. Bardziej od pistona, ile w górę miała i gdzie jest traptor, bo tam jeszcze traptory są. Jak to wiadomo. Żeby... Czy tam pół bloku tego żeby pół bloku pogło w villagera nie mogło przejść, po prostu żeby villager nie mógł uciekać, jeżeli będzie zainfekowany przez zombiaka. Bo po prostu to jakąś stronę tam działa. I dlatego to jest na pewno żelazo. Ło, Jezu. Czy ja muszę was zawsze widzieć wszędzie? Czym zniszczyłeś tą? Jeszcze mi zbroja siada. Tak? To żelazo, tak. Oczywiście, no. Niby diamentową mogę założyć na luzie. Na większą wytrzymałość, ale kurde, no... No po co... marnować jeszcze. Wiecie, bardziej latam w żelazny z powodu takiego, że nie, że tam, tylko nie chcę się później szukać diamentów. Nie. Tutaj nie byłem, o, tu jest creeper. Fajnie. Wiedzieć, on pójdzie do mnie. To ten, to ja wiem. Co, kurde? Okej, to było dziwne. A tu B, no to fajnie. To jest koper, to ja wiem. Ale... Co to było, że silverfish? What the... Okej, chyba... Nie wiem... Czemu, ale no okej. Węgla. Dobra, widzę kolejne żelazo. Zginąłem. Brawo. Ja. Nawet nie widziałem, że tam jest creeper, więc... Miał taki porażenie, że się mnie zabił. Druga śmierć na tym. Na tej serii. Spoko. Levela jakoś... Nie szkoda mi nawet. Tego, że będę mieć mniejszy nawet. Tą stronę, bo i tak, co ja będę czatował z takim levelem. Mógłbym kill off, ale muszę kill off zużyć tak naprawdę na wykupanie obsydianu. I przy okazji zabił tam wszystkich dookoła mobów, więc mam jeszcze luźniej. A że mam 5 minut, gdzie już pewnie może z minutę. Minuta została zmarnowana na dojście tutaj. To spoko, dla mnie to nie jest jakiś problem. To było no tu dookoła i tam, więc dzięki Riberza, że z jednej strony wybuchłeś, z drugiej no nie fajnie. Tu na górze było, no. Tu będą te systemy, spoko. Jezu. I co oczywiście musi być tam? Szkielet gdzieś, bo to... Ej, straciłem dużo rzeczy. Ja to patrząc to... Nawet kilofa nie mam. O kurde. Dobra, tutaj są. Jezu. Nie straszcie mnie. Straciłem jedzenie chyba. Mam pochodnie? Mam. Nie mam jedzenia. Miecz chyba ripowa. Jak widzę. Nie, miecz jest. Uff. Jezu, zombie. Nikt cię tu nie chce. Dziękuję, wow, dałeś mi potrzebną mi rzecz, nawet nie. Nie dał mi potrzebnej rzeczy. Dobra, większość rzeczy odzyskana. No i co ci tutaj da, że jesteś? Ale lagi dostałem. Wow, spadło mi to 40 fps przez chwilę. Wow, wow. Przez renderowanie wszystkiego. Tak to już jest. Dobra. Chyba, żeby żelazo wykopać. Nie, mam to gdzieś później. Już wykopaliśmy 12. Jezu. Wy musicie być wszędzie, gdzie mnie to nie interesuje. I znowu creeper. Patrzcie na to, że znowu creeper i mnie teraz nie zabił. To może być fart, wiadomo, ale kurde, te creepery to wszędzie po prostu czekają. Oni jeszcze stamtąd spadają. Zdają sobie dodatkowy damage, okej, ale no kurde, kreton chyba jak widzi już po prostu, czy to on zaczyna nad spadając powoli wybuchać. No, będę zakupił, no nie, no. Już... Przestaniecie spadać, bo jakoś mi się nie chce z wami walczyć. Może znowu creeper tu będzie. To po prostu już to będzie dziwne. No, tutaj spadki mam. Tak o. Dobra, to jest też. Spadki to już mogą być nawet karty. Przez kartę graficzną. Wiadomo. To są... A ten park mnie nie widzi, mam je gdzieś, dobrze. Niech tak będzie. No, zdobyłem 2. A bo tutaj leżało i nie widziałem. Dobra, dalej kopiemy, mamy już 20. Chociaż coś w tym stylu. To tak, że nam się już odcinek kończy. To nawet widać dobrze. Ja po to żelazo nie pójdę, ja nie pójdę, pójdę oczywiście. Go jako technicznego nie będzie dużo. Już pewnie kilof mi pęknie, wiadomo, i nie, tam nie spadło, uff. Gdzieś było jeszcze przecież na stówę. No właśnie, tu. Dobra, ile będę mieć z tego? 40. Ładnie, ładna liczba. A my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!